Policjanci z Zabrza zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zgwałcenie 17-letniej dziewczyny. W poniedziałek policja opublikowała to nagranie z monitoringu z wizerunkiem podejrzanego. Bardzo szybko udało się go namierzyć. Do zabrzańskich policjantów zgłosiła się osoba, która rozpoznała tego mężczyznę. Podała nam jego dane osobowe. Udało nam się tego mężczyznę tego samego dnia zatrzymać. Jest to 40-letni mieszkaniec Zabrza. Ten mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Odbywał już kary pozbawienia wolności. W chwili, kiedy był zatrzymany, okazało się, że jest też osobą poszukiwaną. Policjanci zatrzymali go. W tej chwili on przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W najbliższym czasie będzie doprowadzony do prokuratury. Do gwałtu miało dojść w nocy z 23 na 24 stycznia. 40-latek poznał 17-latkę w Sosnowcu, a następnie pojechał z nią autobusem do Zabrza. Tam miał zaciągnąć ją do jednego z pustostanów i zgwałcić. Mężczyzna ukradł też nastolatce telefon i zegarek. Za gwałt mężczyźnie według kodeksu karnego grozi do 12 lat więzienia, ale jeśli będzie odpowiadał w warunkach recydywy, kara może być wyższa.